Phantom Blade Zero, czy widziałem nowy gameplay? A ile trwał? Bo jakieś 5 minut, coś takiego. Kondzio pyta, czy w tik... Oj, Kondziu, TikToki. Na razie to musimy Soulka obejrzeć. Ostatnie twoje, jak sobie przypominam, Kondziu. Jezus Maria. Daj Soulkowi. Ale to Kondzia większość była dobra, zazwyczaj. Ale ostatnia. Nie ma problemu, nie muszę już zbierać. Aha, obraził się. Mina zbitego psa, subles. Na skrzynia. W niej znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z Państwa, kto pierwszy odgadnie, ile pieniędzy jest w skrzyni, otrzyma całą sumę. Należy wysłać... Kondziu, no to nawet lepiej, bo jak rzadziej będziesz dobierał, ale lepsze, to będzie lepsze, bo jej tak oglądamy na ile? Raz na dwa miesiące te TikToki, nie? SMS pod numer 7269 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli napiszą Państwo za dużo, dostaniecie natychmiast odpowiedź, że za dużo. Jak jeżeli to za mało, że za mało i tak do skutku. Osoba, która pierwsza odgadnie, zostanie natychmiast powiadomiona, ja że jest zwycięzcą. Również pozostali gracze dostaną wiadomość, że gra jest skończona. 3-3-3-3 w środku. Wyniki podamy w następnym programie. Kto pierwszy, ten lepszy. A my zaczynamy dzisiejszą awanturę o kasę. Oto 12 uczestników naszej gry. Dobrze, Defro, dobrze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy. Dobra, oglądajmy. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Po tym Wiedźmin. Albo jeszcze zobaczcie ten gameplay Phantom Blade. Niebiescy to Jacek Pindy. Zobacz. Tony Stark z Polski. Któryś z kolei. Elektronik Siedlec i Andrzej Cegiełka Elektryk Siedlec. Zieloni to Aneta Basa, student... Defro, no chciałem, ale no nie ma na co. Nowara, student prawa z Mikołowa. Łukasz Basa, student turystyki. I Jerzy Patryga, kierowca z Kielc. Żółci to Mariusz Stysiak, student prawa z Warszawy. Aleksander... Zacząłem wczoraj Wiedźmina, dzisiaj... Był widzień. To prawda, Quinton. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał to pojedynek Kurca drużyny, ptysi, która wygra pierwszy etap z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka to oto pusta jeszcze loża. A my witamy nowych mistrzów awantury o kasę. Ja na razie jutro wstawię Assassina, później DS3 i Wiedźmin 1 zacznę. Czy będę hendożył każdą dziwoję w Wieśku? Witamy nowych mistrzów naszego programu. To Wiedźminie 1 tak było. 9200 dzisiaj szansa na kolejne wygrane. Powiedzcie Państwo, bo jeszcze widzowie Was nie znają, kto się czym zajmuje. Panie Arkadiuszu. Ja jestem mocny z matematyki, fizyki i z astronomii. A na co dzień co Pan robi? Cześć, znowu nowy? W przyszłym tygodniu nową pracę. Jako elektronik. A, bo tam ci maturzyści odpadli. Ja myślę, że mogę pomóc drużynie w biologii, sportu. Może troszkę z anatomii też. Jako, że jestem na co dzień studentem... Zobaczymy trailer, no. Pani Marta, pani? Ja jestem studentką pierwszego roku towaroznawstwa. Lubię też literaturę. Co to jest towaroznawstwo? I pan Michał? Jestem studentem weterynarii. Drużynie mogę pomóc właśnie w anatomii, w biologii. Najgłośniej? W sporcie, motoryzacji. Powiedzcie państwo, co jest najtrudniejszego w naszej grze? Przedajesz towar na mieście. Licytacja, tak? Jak? To jest rada dla nowych drużyn, a my witamy mistrzów. Da się na towarach, no ale jak? Tak jest, mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz drugi będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Ale no maturzyści też byli jeden odcinek, też się nie kojarzę jakoś. No ale poprzedni był oglądany, bo widziałem 93. Oni po prostu byli tacy nijacy, no, tak jak ci maturzyści. Ci nauczyciele byli fajni, szkoda, że odpadli, nie?
otrzymuje w tym momencie po 5000 zł. Są to pieniądze służące do licytacji. A przede mną jest koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pieniądze. Ale jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Niebiescy gotowi? Tak jest. Jak działają promki w Biedronce? No tak. Zazwyczaj masz... Tak. A co udzielone? Promki w Biedronce to jest, podnoszą cenę tydzień wcześniej, żeby ją obniżyć za tydzień wyższej niż była tydzień wcześniej, ale jest teraz niższa niż ci się wydaje, że była. W rzeczywistości płacisz więcej niż byś zapłacił tydzień wcześniej, tak? Również gotowi. Żółci? Gotowi. Nastrój dobry? Czekamy. Dobry. Dobrze. Losuję pierwszą kategorię. Brawa dla drużyny. Nie, czekaj, to jest Black Friday. Pierwsza kategoria dla państwa to sztuka kulinarna. A racja, Pitor, no to jest opa. Biorę po 200 zł z konta każdej informowanie o cenie. Żółci 300. Żółci 300. 400. Zieloni 400. 400, proszę. Zieloni 400 po raz drugi. Zobaczę po tym swoim talk w odcinku. Cześć, co jest? Jakiś w dupę gul. 400, proszę. Zieloni 400 po raz drugi. 400 po raz trzeci. No kurde. Udzielę mu popełnienia niebieskim za bierność w licytacji. Kara, kara. Następnym razem będzie to kara pieniężna. Odpowiadają zieloni. 900 w puli. Które warzywo to bywa nazywane na karpielem? Kalafior. Kalarepa albo coś takiego. To nie jest bambarza. No ja się nie wiem. Karpiel. Wiedzie nie opłaca się wmawiać, nie? Nie, nie bierzemy do odpowiedzi, a co? Szczelamy. Karpiel. No, Ruka, to też sprawna, no. Z nazwą ze Śląska. Z jakimś podmarzem. No, kłażę na nie? Chcę pytanie o karpiel. No, co? Karpiel. Co on co mówił? Kapal. Drogowy. Bukiew. Ja na skończę, że był. Witam cię, Belkari. Już dobra. No, co z tym? Chodźmy się do końca, chodźmy do końca. Jak mówimy? Drugie. Ty, jak, co byś dał? Ja bym dał tego, co mówiłem. Seller. Uważamy, że chodzi o brukiew. Takie! Brukiew? Co to w dupie jest brukiew? 900 zł wędruje na konto drużyny zielonych, mają 5,5 tysiąca, znaczy? Za nimi niebiescy 4,800 i żółci 4,700 zł. Mamy jeszcze 5 pytań w tym etapie gry. Losowanie następnej kategorii po krótkiej przerwie reklamowej. Starożytne warzywa. Podobne do buraka, czyli to nie jest burak. Jest żyja. Wszystkich państwa oglądacie pierwszy etap awantury o kasę. Prowadzą zieloni, mają 5,5 tysiąca, za nimi niebiescy 4,800 i żółci 4,700, więc różnice są minimalne jak na naszą grę. Jeszcze ja nie wiem, co się może nie wydarzyć. Losuję kolejną kategorię, 5 do końca tego etapu. Jak tam, Blaglu, jak tam? Do rzepy podobne. Gramatyka i ortografia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham. 90. A jest 27. To już 8 zaraz. Ja pierdolę. Co dalej, co dalej? 800 po raz drugi. 900 tysiąc. Mam 900 do zielonych, 1000 do niebieskich. 1100. 1100 rzuci. 1100 po raz drugi. 1200 proszę. 1300. 1300 rzuci. Niebiescy to tacy nie ogarną i nie wiedzą, co się dzieje. Nie zrobi? Jak można nie zrobić. 1700 zielonych. 1700 rzuci. Mam już 1700. Już mam. Brukie, proszę, dziko. Jak rośnie dziko, to nie jest warzywo. 200. To też w lagu, prawda, no. 4,
O kurde, ej! Blok w pierwszym etapie umiejętny na trzech teamach. Zieloni wykorzystali swoją przewagę finansową, nice. Zablokowali pozostałe drużyny w puli tego jednego pytania. Aż 8300 zł. Jeszcze nie wiem, Black Blues, nie wiem. Z jakiego języka pochodzą zapożyczenia zwane galicyzmami? Niemieckiego. Spokojnie, spokojnie. Galicyzmy. A z Francji? Nie, Niemcy nie na pewno. Z francuskiego. Tak. Tak. Myślę, że tak. Dzięki, aż to 4 lata. Co dzisiaj robimy? Wiedźmin 3. A, no rzeczywiście, jeżeli chodzi o Galów. O, no to Francuzi, ale... A, luj. Ale to jaki jest zwrot na przykład z tego? Dam zaś Black Blue, no. Czelamy czy bierzemy podpowiedzi? Teraz musimy walczyć w abak, chyba co nie? Chcesz najpierw okazać, to może nie będzie konkretnie. Ale jeśli będzie, posłuchaj. Jeśli będzie, jeśli nie walniemy w abak, to nas zablokują, nic nie zrobimy. Kurde, to zostanie na wyżej. Nie no, albo niemiecki, albo francuski, no. Trudno. Jeżeli serio, to jest... że z Francji. Tak jest! Na przykład słowo negliż. 8300 zł wędruje teraz sobie spokojnie na konto drużyny zielonych i mają aż 9000. Za nimi niebiescy 3800 i żółci 2200. Cztery pytania do końca tego etapu. Zieloni nieźle idą i raczej wygrają z mistrzami jak wejdą. Black Blue musimy obejrzeć. Rozmaitości ze świata. Jak masz coś. Tradycyjnie z konta każdej drużyny biorę po 200 zł i słucham państwa. 300. 300 zieloni, proszę. 400 żółci. 600. 600 niebiescy. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Co jest? 1300, pół niebiescy wygrali. Ten niebieski tak nie ogarnia. Ze świata. Szansa teraz dla nich na podreperowanie budżetu i gonienie bogatych bardzo zielonych. Spójrzmy na ekran. W którym mieście znajduje się ten charakterystyczny budynek? Pentagon? Waszyngton. Waszyngtonia. Podadać? Waszyngton. Czekaj chwileczkę. Tak? Już jedziemy? To jest Waszyngton. Pentagon jest pod Waszyngtonem. Możemy już udzielić odpowiedzi. Ten budynek znajduje się w Waszyngtonie. Co to jest? Pentagon. Tak jest! W Łodzi tak zwane... Menelia? 1300 zł tym razem wędruje na konto niebieski. I mają 4,5 tysiąca, ale wciąż prowadzą zieloni 8700 i żółci 1800 zł. Trzy pytania do końca tego etapu. To jest budynek. Tym Oho. Razem mam dla państwa matematykę. Jak się Wiedźmin podoba? Fajny bardzo. Z konta każdej drużyny i słucha państwa. 300 jak na razie bardzo dobrze 400, się zapowiada. Niebiescy 1000. 1000 niebiescy. 1100. 1100 żółci. 1100 po raz drugi. 1100 po raz. 1500 proszę. Kurde ty. Ty w sumie mogli ich zablokować, nie? Niebiescy, ale to wpieprzyli. Omylił się pan. Bo trzeba, skoro już pan grał 1500, trzeba było mówić zablokować żółty chociaż. Tak, prawda? Tylko... O 300 zł pan tu się pomylił. I oczywiście żółci natychmiast to wykorzystali i zagrali wabank. Bo już dawno moglibyście być państwo zablokowani, gdyby tu się zorientował pan Dariusz. Szansa dla żółtych tym razem na to, aby znaleźć się na drugim miejscu w grze i wyprzedzić niebieskich. Jeżeli będą państwo wiedzieli, ile wynosi sinus 150 stopni. Sinus, czekaj, ja pierdziele, nie mam pojęcia. Bardzo mogę ich pomylić. To by było dobrze. Chyba, że będą brali odpowiedź. To będziemy mieli w puli ile? 150? Sinus 150. Wiesz, ile mi się wydaje? Jemu w oko. Nie liczy tego w oko.
Nie licz tego cicho. Ty, u mnie też tą tabelkę pokazywali w szkole. A ja jej nie pamiętam, pamiętam tylko, że ją pokazywali. Rzuci udzielają odpowiedzi. To już dużo. Tak, odpowiedzi udzieli Mariusz. Według nas ta wartość wynosi pierwiastek z trzech dzielony przez dwa. No nie, wynosi tyle samo, co sinus 30 stopni, czyli jedna druga. No widzowie na czacie wiedziała chyba jedna osoba, także czuję się taki mądry jak wy. Jedna, druga, czyli trzy. Tak. Tak, tak. Mają teraz 8400 na koncie, niebiescy 3000, ale uwaga, w puli do następnego pytania przechodzi aż 3600 zł. Tak. Kolejność wykonywania działań. Się uspokojeni, że już macie takie pytanie będzie? Finał. Wcale nie. Losuję dwie do końca. Już zapomniałem, jaka była odpowiedź? No jedna, druga, no. Ale czy ja będę to pamiętał za 5 minut? Nie. Mity i dzieje starożytne. Ja też, Łukasz, no. Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. Zieloni 3000, niebiescy. Jakie druga? Czekaj, co jest? A no tak, bo była pula żółtych, ładnie zagrali. 6800. Dobrze, kara niebieskim jeszcze. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 12 200 zł. Spokojnie. Spokojnie, zobaczymy. Który ptak poświęcony był bogini Herze? Hera mądrości. O kurde. Nie sowa, to Atenia. Gołąb chyba. Nie, kruk. Kurde, nie wiem, ty. Możliwe, że kruk. Ale nie wiem. A nie wiem, gołąb? Nie wiem. To w chrześcijaństwie jest gołąb. Nie mów, że to też ukra... Nie. Sorry, Michli. Atenie sowa, a Hera... Nie. Atenia była sowa, na pewno. A Hera to nie była Atena. Jaki ptak? Odpowiedź kupić. Spytaj się, za ile pan sprzedał. Za ile, panie Krzysztofie, moglibyśmy kupić podpowiedź? No, drogo. Jaka jest państwa realna propozycja? Tak, jakby, no. Ale nie wiem. 2000. Kurde, nie wiem, co może być. No. Za półtora. 1900. Ja mam. 1700 i bierzemy. Pelika. Proszę. Nie mam pojęcia, serio. Już tak mam namieszane we łbie od tych ptaków. Bażant. Baw. Sęp, orzeł. Na pewno nie orzeł i sęp. Pawa albo bażon, to nie wiem. Ona to była niezbyt dobra boginia, ona była taka, wiesz, nie za bardzo właśnie lubiona wśród bogów. Może sęp? Nie, sęp to znowu z promoty. Sęp. Jak sęp? Super. A kto, Łukasz, kto prometuszowi wydziobał tą wątrobę sęp? A co za różnica? To od niej ten sęp. Uważamy, że chodzi o sępa. Co? Niebiescy? Opawia. Opawia, tak jest. Czemu? A więc nie udało się zielonym odpowiedzieć. Mają w tej chwili na koncie 3700 zł. Cały czas wyprzedzają niebieskich, którzy mają 2800. Ale do puli następnego pytania przejdzie aż 6800 zł. Losujemy. Ale co ty mówisz? Ona często zygała, więc paw? Może tak być, no. O, mitomania znowu. Zobaczmy tym razem. To coś łatwiejszego. A widzę, że pan będzie listował, panie Dariuszu. Nie. Pan Łukasz przygotowany? Zobaczymy. No, łopy trolują, że nie będą szli w bank, ale trolują. Tego pytania biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Słaba jest pan! Niebiescy. On krzyknął niebiescy.
Zieloń 2800. Chłopaj. Taka presja była, że ten snuj. Nie wiesz, 9800 zł i uwaga, jeżeli Zieloni teraz odpowiedzą prawidłowo, wejdą do finału z kwotą 10 700 zł. Ale jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, będą mieli tylko 900 zł i do finału wejdą niebiescy. Kara za bierność, fajnie by było, ale... Jak według mitologii greckiej nazywa się muza historii? Na pewno, Marek, spokojnie. Pewno? Tak? Odpowiadam. Udzielam odpowiedzi koledze Markowi. To muzą jest Clio. Tak jest! Niebiescy kończą grę, mając na koncie 2600 zł. Gratuluję panowie. Natomiast po bardzo dobrej grze Zielonych, oni wchodzą do finału, mając na koncie aż 10 700 zł. Gratuluję. No ale niebiescy trollowali. Strasznie, nie? Strasznie niebiescy trollowali. Więc to spoilery do buchty. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Zieloni wchodzą do ostatniej rozgrywki, mając dlaczego na koncie jebisz, ma kostium Neo z Matrixa? 700 zł. No proszę państwa, bardzo dobrze to wam po Matrixie poszedł dlatego pierwszy etap gry. Powiedzcie, skąd się filmem znacie? No, znamy się właściwie już od wielu lat. Z Markiem znam się ze szkoły, Aneta to moja siostra, a... To nasz dobry wujek. Dobry wujek po lewicy. Pan Jerzy, tak, po tak naszej prawicy. Powiecie państwo, bo co? Bardzo dobrze licytowaliście, byliście bardzo czujni w czasie całej gry. Czy lubicie hazard? O! Lubimy hazard. Chcieliśmy po prostu wejść do stare czasy. Nie zależało nam na tym, żeby teraz by nie mógł zabierać jakąkolwiek kwotę z wcześniejszego etapu. No ale zawsze mieć lepiej jak najwięcej, bo łatwiej będzie pokonać mistrzów, jeżeli oczywiście to się uda. Tak. No tak. Boicie się mistrzów? Nie. Nie? W takim razie witamy w finale Zielonych. Gdybyś księdzem tu był. Co nie ma tej. O drużynie Zielonych. Co możemy o nich powiedzieć po pierwszym etapie? No widać, że Zieloni są bardzo mocni. W pierwszym etapie byli bardzo mocni. No, ale my sobie gadają. No i macie więcej pieniędzy. Oho, Pudzian. Tak. Tak? Tak. Witamy mistrzów w finale. Koloratki. Czyli mistrzowie gadają jak prosi, od nich apartem wygrali. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Ale jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Ta drużyna dobry wygra program, która po zakończeniu finału będzie miała więcej pieniędzy. Losuję. Dawać. Jakieś dobre, ok. Tak, Teflot, no. Ciekawe, czy też będzie taki skin świata nowej. Nie gramy, nie gramy. Rozpoczynam nie licytację, gram. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i sława jest 300 mistrzowie! 300 mistrzowie! Zieloni 500! 500 zieloni! 600 nie gramy, wchodzi! 1000! Ale to jest debil. No i dał 6 stóp za free. Nie chciał grać, a dał 6 stóp. Jeżeli zielone powiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w finale. Szansa dla nich. Poddybić chciał? Chyba tak. Nad którym morzem leży Erytrea? O kurde, ty, to jest znane. Morze Śródziemne? Na pewno tak, malutko. No to są wszystko Etiopii. To jest arabskie, to jest arabskie, ale to jest tu Erytrea. To jest albo arabskie, tylko jest niżej. No właśnie, albo zacieśnij na dole, albo przednie. To zacieśnij. Na dole myślisz? Pod ciśnieniem. Dzięki Mates za 3 lata, witam. Uważamy, że nad Morzem Arabskim. Czy mistrzowie uznaliby taką odpowiedź? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Morze Czerwone. Co w dupę? Co to jest Morze Czerwone? W dupę, ty. Morze Czerwone, nie wiem co to jest. Jak ono czerwone nie jest? To jest Morze Czerwone? Dobra, kto wymyślił tą nazwę? Między Afryką a Półwyspem Arabskim. Ej, to byli blisko.
Blisko byli. Do następnego pytania. Prowadzą cały czas mistrzowie. Mają 10,5 tysiąca. Tuż no za jest? Nimi zieloni. Nie. 9700. Czerwone, bo tam komuna sięgała. Może Lenina. Mieli na czerwone po upadku komuny. Kategoria biologia. Nasze jest. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham... Nie wiem, ja myślałem... A, luj. Tysiąc mistrzowie, a teraz mistrzowie... Nie wchodźcie teraz, po chamsku. No i git. 100% będzie, zobaczymy. 2900 zł, oczywiście warto było spróbować kupić tę pulę, 2900 w puli. Jak z biologii, mistrzowie? No... Dobrze, w takim razie szansa, widzę, jest. No i jeżeli wygracie, będzie 12400 na koncie, to już ładna kwota. Jak nazywa się najczęściej spotykana w Bałtyku meduza? Ej, jak ona się nazywała? To taka znana giga. Jak to się nazywało? Chełpia. Tak? Chełbia? Nie, nie, było coś takiego, tak jak widz napisał. Faraon. Nie ta w dupę. Chełbia. Chełbia modra. Chełbia, a nie chełbia. Powoli, mamy jeszcze jakieś typy? Nie mamy innych. Chełbia. Mamy chełbie modra, tak? Bartku, chcesz udzielić odpowiedzią? Ta, co nie parzy ludzi, ta może ją skopać. Proszę. Bartek odpowie. Nie ty, jest to chełbia. Pan Bartłomiej zarobił dla was 2900, tak jest! Ej, racja, bo była pula z poprzedniego. Dobrze zagrali. I tyle właśnie trafia na o kurde. Mają 12 400 zł w tym momencie. Zieloni już coraz dalej od nich. Mają 9 400, ale mamy jeszcze 4 pytania do końca gry. Tak, tak więc zieloni również ale mają szansę na zwycięstwo. Ja żyłem tą meduzę, ale no na końcu języka. Bo to znana dość. Znany fakt. O ja pierdolę. Wędkarstwo. Oj, oj, oj. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I o tak. 300 mistrzów. 400 zielonych. Dobre są lekcje. Dobry ten jest zimno. Pławik. Jest 800. Czy będzie więcej? 800 po raz drugi. 800. Tam 1000. Proszę. 1000. 1000 zielonych po raz drugi. Pytanie dla Gucio. Ale to nie jest pytanie o kasyno. Kto wędkuje u państwa? Nikt. Aha, rozumiem, po prostu bawimy się. Rozrywkowo. Tak jest, 1800 w puli. Jak w gwarze wędkarskiej nazywa się czasem błystki obrotowe? Co to w dupę znaczy? To są jakieś ryby, te błystki? No właśnie, to się też daje. To wujek może, tak chcesz? Nie, to ja pomogę. Ujasku? Mam czas, mam czas. Błystki obrotowe. No, tak? Spróbujmy, nie? Blaszka? Wydaje mi się, że wędkarze mówią, że iż łowią na blachę. Niestety nie. Wirówki lub obrotówki. Nie wiem... Mistrzowie zadowoleni, ponieważ nie 1800 zł przechodzi do puli następnego pytania. Teraz stan konto drużyny mistrzów to jest 11600, a coraz dalej od nich zieloni 8400. Przypomnę, 1800 przechodzi dalej. Co? Nowa awantura. Co to znaczy Skibidi? Ja pierdolę. Gorąca ostatnia dziedzina, świat polityki. Ej, gorąca ostatnia dziedzina, co się działo wtedy? Licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham... Wybory były? 500 zieloni. Rozbiory? To nie jest takie stare. Nie WTC.
1200. 1200, mistrzowie? 1200 po raz drugi. 1300. 1300 i przyjąłem. 1500. 1500 zieloni. 1600. 1600. W którym roku słowo Esca było słowem roku młodzieżowym? Tu chyba na wabank. Powinien... Blok czy nie? 2400 i znowu spokojnie niż 500. 2,5, proszę bardzo. Co mam? 2600. Mam 2600. Lok? 2600. 2800. Mam 2800 i strzałem. 3000. Jest 3. 3000. Tu już powinien być blok. Raczej nie? No bo 3K. Mam 3200, co dalej? 3300. 3300 zieloni. Ostro idą. 3,5, proszę bardzo, mistrzowie. Co dalej na to zieloni? 8600. 8400. 8400. Ile? Czyli wabank. No git, nie? W sumie raczej to byłby blok zaraz, bo połowę pieniędzy od nich wyciągnęli prawie. Krwawa licytacja była. Zielonych, ale ładnie. Jeżeli im się nie uda, to odejdą z gry. Ale jeżeli im się uda, to nazbierają aż 13700 zł. Kto wiedział o Pandora Gate, nie powiedział. Świat polityki. Jeszcze będzie, to będą takie smaczki w nowej awanturze, tak jak w tej, że wyjdzie Wardęga na środek i swoim głosem tam wiedział o Pandorze i nie powiedział. Dziękujemy Sylwester za przeczytanie, to był Sylwester Wardęga. Jezus Maria, ej, to będą takie smaczki. W którym z państw demokracji ludowej obalenie komunizmu nazwano aksamitną rewolucją? Ty, no to jest znane, giga. Gdzie to było? Czekaj. Kurde. Kurde, nie wiem. Nie wiem. Tak, co? Udzielam odpowiedzi koledze Markowi. Uważam, że jest to Czechosłowacja. Że była to Czechosłowacja. W puli tego pytania 13700 zł. Jeżeli jest to dobra odpowiedź, to tyle będą mieli zieloni i obejmą prowadzenie w grze. Ale jeżeli teraz się mylą, to pożegnamy ich w teleturnieju i mistrzami będzie stara no, drużyna. Jak będzie, tak być. Zobaczymy po reklamie. Sporo, Kondziu, sporo. To ile by zajęło? Półtorej godziny, nie? To Sołka też czekałem od dawna, co obejrzeć. Ponownie trwa emocjonujący kiedy. Finał awantury o kasę. No, mniej, no stan i... konta mistrzów to 800, natomiast zieloni przed przerwą grali wabank. Pytanie brzmiało, w którym z państw teraz demokracji pytanie, ludowej obalenie komunizmu nazywano ja aksamitną rewolucją? I jeżeli jest to dobra odpowiedź, którą udzielili, za chwilę powiem jaka, to 13700 na ich koncie, ale jeżeli nie, to zakończą grę. Jaka to była państwa odpowiedź? Czechosłowacja. Tak jest! A, ładnie. A więc zieloni grają dalej, ryzykowali dużo, ale opłaciło się i prowadzą. 13700, mistrzowie mają 800, mistrzowie teraz się muszą wziąć ładnie, mocno ładnie, do roboty. Ładnie. Dwa pytania do końca. Nie, raczej wygrałem filmistrzowy to patełachy, ale nie, mogliby chyba trochę wcześniej zablokować, bo połowę wydębili, to już raczej blok, nie? Rozmaitości ze świata. Zmierz Bogów, czy zagra na streamie? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i zbawa mi się 300, 400 zieloni. To jest takie gówno. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Trochę w tym jest blasku. Jak ostatnio to naprawdę mi mózg ugotowały. Wydaje się, że zieloni postanowili oszczędzać i wykorzystać swoją przewagę finansową. No i git. Tak czy nie, panie Łukaszu? Ty dołoży tak, 5K w razie W? Czy tam ile by dołożył? 6. Trzeba powiedzieć, że awantura o kasę to... No to jest w dużej mierze gra taktyczna, a oprócz wiedzy taktyka bardzo ważna. Spójrzmy na ekran. Kuszyku, nie wiem. Które z włoskich miast słynie z takich masek?
Czekaj. Kurde, wszystko to coś tam świta, ale nic nie wiem. Jak to działa? Wenecja, no też właśnie myślę, że Wenecja, ale... Jak myślisz, będzie czy nie będzie? Które z włoskich miast słynie z takich masek? Wenecja. To nie Wenecja. Fajnie, że pod Wenecja, tak? Udzielamy odpowiedzi, jest to Wenecja. Jasne, że za. Kojarzy mi się, że w teatrze coś takiego nosili. 900 zł trafia teraz na konto drużyny mistrzów. Mają 8,5 tysiąca, ale wciąż mocno prowadzą zieloni. 13 300. Ostatnie. Ostatnie pytanie w tym finale. Maski karnawałowa. O! Czarna. Czarna skrzynia. No to zieloni mają ją za darmo. Chyba, że tam ci w bank pójdą, bo i tak wiedzą, że przegrali. Jesteśmy na plusie. W sumie powinni. Nie. I tak byś przegrali, nie? Nie, daj na mało, nie przebiją nas. Nie przebiją nas. Daj od razu. Jest różnica 6 tysięcy i ten debil mówi, że nie przebiją ich. Ten kretyn. No i dlatego to są mistrzowie z gówna ulepieni, rozumiesz? Którzy w odcinek jeden odpadają. I tak, no dopóki się nie trafi mistrzowie coś dobyć, to cały czas takie tempaki siedzą po jednym odcinku. 500. Nie. Oni chcą to wygrać. Oni chcą to wygrać. Pojadę do tego. Zawartość czarnej skrzyni jest tajemnicą. Bywały tam różne kwoty. Gry komputerowe w Nowej Awanturze? Myślę, że będzie. Czarną skrzynię tworzymy dopiero po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i sprawa jest 500 mistrzowie. 700 zieloni. 800 myślisz, że jebiś do żółci? No mógłby. Mistrzowie, 1000 jest już 1000, a to zieloni 1200. Proszę bardzo. Co dalej? 1200 po raz drugi. Chłop gadał, że nie przebiją, a przed chwilą mnie już nie wchodź. Nie, on w szoku jest. Ten jest w szoku, że przebili chyba. 1300! Jest 1300! 1500 po raz drugi i po raz... No tutaj mistrzowie nie mają szans tego kupić. Mam dwa odzielone. Dwa po raz pierwszy, dwa po raz drugi. Jak jest taka różnica w pieniądzach, to zawsze po stówce się wbija i tyle. Więcej niż przeciwnik. Może być furka. Człowieku, jest różnica tyle, że ty tego nie weźmiesz. Proszę, 2700. Co na te zielone? 2800 zielone, mistrzowie. 2800. Ja nie pamiętam, ile oni w pierwszym odcinku wygrali, w poprzednim mistrzowie, ale chyba mało. Ale go ciągnie i wisi, ja pierdziele. Polsat te krączki zaciera. O Jezus Maria. Chyba tu weczka. 3600 ciekawe, czy jeszcze dostanę coś za skrzynię. Koniec, koniec, ale i miś go za jędzor. Dawaj pieniądze. Oj, nie mają tego szans kupić, a i tak wchodzą, no taki kretynizm. Co dalej? 4 po raz drugi. Wejdzie? Po raz. Za taką piękną skrzynię. Wejdzie. Za szybko, wszedłby. Włożyli 7900 zł w licytację czarnej skrzyni. Udało się kupić zielonym za 4000. Czy to dużo, czy mało, dowiemy się w każdy wtorek i sobotę. Przed nami ostatnia kategoria w finale. Przypomnę, mistrzowie 4600, a zieloni 9300 zł. Nie może dołożyć, ale czy dołoży? W teorii. No zazwyczaj mistrzom dokładał, ale są jeden odcinek. Oj. Kategoria 1 na 1. Ale jak nie skończę czytać pytania, czemu przyciskaj to? Tam będzie. Tak. Ty słyszałeś? Abuzować chcą. Ale jak nie skończę czytać pytania, czemu przyciskaj to? Tam będzie. Tak. Bo mamy
cię mogę. Likwiduj biologię, likwiduj anatomię, no, takie te likwiduj, wiesz. Ale on... Proszę teraz, aby drużyny wybrały... Ciekawe, czy by jeszcze jedno pytanie było, jeżeli tak Marek zrobi. Prosi mnie, panie Marku. Ty, jak on zielone... tak zrobi... Ciekawe, co będzie. Witam, GigaChat. Kto będzie reprezentował mistrzów? Ja pójdę. Prosimy, panie Arkadiuszu. Tego pytania, z konta każdej drużyny biorę po 500 zł, a więc mamy 1000 zł w puli i teraz wybierzmy kategorię. Myślicie, że kliknie na pałę? Co skreślimy, panie Marku? Skreślimy matematykę. Co jeszcze, panie Arkadiuszu? Geografię Polski. Znika, panie Marku? Muzykę usuń. Rozmaitości ze świata. Nie będzie rozmaitości ze świata. Czego jeszcze, panie Arkadiuszu? Literatury na świecie. Skreślamy. A nie dołożył? A, to nie ma znaczenia, jak to kliknie. Ciekawostki. Znikają, panie Arkadiuszu. I polskie seriale. Znikają. Polska muzyka rozrywkowa. Za chwilę przeczytam pytanie, kto wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, no to drużyna otrzymuje 1000 zł. Który zespół wylansował w 2002 roku przebój Kto się ceni? Jaka jest odpowiedź? Tym zespołem jest Golec Orkiestra. Tak jest! Czyli jednak wiedział, kliknął po pytaniu. Nie zrobił abusingu, tak jak mój, znaczy kapitan kazał. Wędruje na konto drużyny zielonych. I tak zakończyliśmy... Nie wiem, brzmiało trochę jakby Ibisz tak... Czekał, aż on źle odpowie, nie? Żeby go potem ścisnąć za to, że kliknął na pałę. A on wiedział, więc Ez, dzisiejszy obronił finał się. No niestety mistrzowie przegrali. Dzisiaj przegrali. No niestety... I tak by wygrali. No właśnie ciekawiłoby mnie, co by było, jakby nie odpowiedział. Czy by było... Bo raz było coś takiego, że chłop zabiuzował. Ale to nie było ostatnie pytanie. I mistrz... I dołożył drużynie. Jednej. Więc no ciekawe, co by się tu stało. Bo oczywiście zarobiliście pieniądze, ale musicie oddać miejsce w loży mistrzów nowej drużyny. W dzisiejszym programie wygraliście 4100 zł. W sumie w dwóch programach 13300 zł. Bardzo wam dziękujemy za udział w awanturze od nas. Dwa programy. Natomiast... A właśnie, czarna. 9800 zł i to wy będziecie naszymi nowymi. Czarna skrzynia. Otworzymy teraz czarną skrzynię. Przypomnę, zieloni kupili czarną skrzynię za 4000 zł. Co w niej jest? Jak mówi pan na przeczucie, panie Łukasz? No, coś więcej, żeby nie było niż 4000. Więcej niż 4000. Mam kopertę. Ty, auto? Dawno nie było auta bardzo. Kiedy tamci mistrzowie odpadli, nie było auta. A w kopercie jest pamiątkowa złotówka. Za dużo w Polsce to rozdawał, iluj. Nie ma już dobrych nagród. Nie ma dobrych nagród już. Jezus. Się nie opłaca, ciornych. Zieloni kupili czarną skrzynię, w której była pamiątkowa złotówka za 4000, ale przecież spodziewaliśmy, że może są tam kluczyki do samochodu. No takie jest ryzyko związane z naszą grą. Państwa również zapraszam. Fajny odcinek. Ale no tamci mistrzowie tempaki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę